Cześć kochani, witam was dzisiaj na przeglądzie nowości w Pepco. Zobaczcie, jakie tutaj pojawiły się cudeńka, także lecimy. Oprócz dekoracji będą też ubrania i damskie, i męskie z najnowszej kolekcji, także zapraszam. Zaczniemy od tych tutaj, zobaczcie, przepiękne świeczek. Mają bardzo takie ciekawe opakowanie designerskie, że na pierwszy rzut oka kompletnie nie wiecie, co to jest. Kosztują 15 zł i do tego mają takie bardzo ładne kolory, zobaczcie, taki róż bądź taki delikatny szary. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to oczywiście zostawcie łapkę w górę pod filmem oraz subskrypcję, będzie mi naprawdę bardzo miło. Te zegareczki pokazywałam wam ostatnio, takie zielone na bambusowej podstawce, ale są tak urokliwe, że postanowiłam pokazać wam jeszcze raz, bo jest tutaj też dużo nowych osób, kosztują 30 zł, trochę mi się rozchłyśtały. Jest tutaj dużo nowych osób na dzisiejszym przeglądzie, więc chciałam, żebyście wszyscy kompleksowo zobaczyli te nowości. Kolejną nowością są jeszcze takie osłonki, które zobaczcie, już chyba szykują się na wiosnę. Kupicie je za 25 zł, mają przepiękny taki kwiatowy wzór i w tym samym designie dostępne są też takie wazony. Wazony dostępne są w tej samej cenie, czyli 25 zł. Zobaczcie, jaką już wiosnę nam tutaj podsyłają w Pepco. Takie ramki na zdjęcia, zobaczcie, ona ma drewnianą oprawkę i jest do zawieszenia na sznureczku, 15 zł, więc jest troszkę inna niż te tradycyjne ramki, które wiesza się na haczykach. Ma po prostu taki oryginalny skórzany sznureczek, bądź taki bieżnik tutaj też jest obok za 15 zł, o wymiarach 33 na 150 cm. To oko to jest w ogóle totalny hit. To jest taka fajna podstawka z takim lusterkiem. Zobaczcie. I na dole jeszcze ma taki talerzyk w ogóle. Kosztuje 25 zł. Naprawdę jest bardzo oryginalne. Jeszcze tutaj są takie wieszaczki jakby na dole. Świetne. To możecie zastosować nie tylko jako wieszak na biżuterię, ale też na różne inne ciekawe rzeczy. Tuż obok natomiast takie lusterko na takim cieniutkim łańcuszku za 15 zł, ale też w formie takiego oka, nie wiem co to za faza teraz na takie kształty w Pepco, ale bardzo mi się to podoba. Natomiast poniżej dostępne są jeszcze takie osłonki za 20 zł. W Pepco już ogólnie tak pomału rozwija się dział ogrodowy, ale powiem wam, że w porównaniu do innych sklepów to spóźniają się trochę z Wielkanocą. Ta osłonka kosztuje 15 zł. U mnie jeszcze działu wielkanocnego jako tako nie ma. Na razie pojawiają się bardzo pojedyncze dekoracje. Dajcie znać w komentarzach, czy u was już ten dział w waszych sklepach, w waszych miejscowościach wielkanocny ruszył w Pepco, czy jeszcze nie. Tutaj jest dostępna taka większa, zobaczcie, za 35 zł. Tuż obok jeszcze dostępne są takie lampki, zobaczcie, bardzo piękna, biała bądź zielona. Chyba wam pokazywałam wczoraj właśnie na przeglądzie, ale były zielone tylko, a teraz jeszcze tutaj są białe. Tak się prezentuje ten dział, a teraz polecimy na chwilę jeszcze obok. Tutaj natomiast dostępne są takie bardzo cieniutkie dzbanki. Te dzbanki kupicie za 25 zł. One są z bardzo cienkiego szkła. Niestety ja takiego nie lubię, bo łatwo jest je gdzieś tam uszczerbić i jakoś mam wrażenie, że jak je zalewam wodą, to już to często pękają, bo kilka niestety takich z takiego właśnie cienkiego szkła poszło u mnie z dymem. 35 zł kosztuje ten talerz i powiem wam, że bardzo oryginalne kształty mają teraz te talerze w Pepco. Bardzo mi się ogólnie ta kolekcja podoba, bo jest taka delikatna, jest taka designerska, ale też jest trochę elegancka. 17 zł. Tutaj jeszcze zobaczcie taki półmisek w zasadzie, on też dosyć ciekawy ma kształt takiej łódeczki za 35 zł. Natomiast poniżej takie tacki drewniane z takim kwiatowym wzorem za 35 zł.
Tutaj zobaczcie, też są dostępne takie poduszki w stylu boho za 40 zł. Co ciekawe, mają takie frędzelki na dole, bądź takie plecione, na przykład kosze za 45 zł. I na samej górze jeszcze do tych kubeczków, do tych talerzy, przepraszam, dostępne są takie kubeczki za 15 zł, które w zasadzie imitują trochę jakby zachód słońca, przynajmniej dla mnie się to tak kojarzy. Zielone takie, znowu w kształcie takiej łódeczki, koszyki za 35 zł, też są takie ciekawe. Ostatnio Wam pokazywałam te wazoniki za 6 zł, ale są po prostu przesłodkie. Były też dostępne żółte, ale u mnie się aktualnie skończyły. Tu dostępne są jeszcze takie w cenie 12 zł. Bądź na przykład te są też ciekawe, ale nie ma na nim ceny. Nie wiem, co się z tą ceną stało. Niestety zniknęła. To stąd chyba tyle, chodźcie jeszcze na chwilkę, pokażę Wam te lampki. One, zobaczcie, mają bardzo taki przeźroczysty, szklany, ale duży spód. Kupicie je teraz za 50 zł, ale naprawdę fajnie się prezentują na żywo. Takie bąbelkowe jakby wazony za 17 zł. Tutaj u góry są dostępne jeszcze takie kwiatuszki za 35 zł, ale zobaczcie, jak słodko się prezentują. Ich doniczka jest, ten wazonik znaczy, jest taki, wiecie, w imitacji kamienia, taki bardzo chropowaty. Tutaj takie dekoracje ścienne w cenie 25 zł i tutaj chyba już nic takiego więcej generalnie nie ma. Bardzo ładne filiżaneczki, zobaczcie, taka mała filiżanka kosztuje 6 zł i do tego jest taki przesłodki talerzyk w groszki, który kupicie za dyszkę. Kolejną nowością już tym razem na dziale z ubraniami są takie swetry. Zobaczcie, bardzo fajny materiał, taki trochę śliski. 30 zł w rozmiarach aż do 3XL ten sweterek. On ten rękaw ma taki 3/4. Tutaj klasyczne bluzki za 15 zł czarne. Przepiękny musztardowy, taka ala kaszmirowy jakby sweterek, przemiły w dotyku i powiem Wam, że bardzo żywy ten kolor, już taki trochę wiosenny moim zdaniem. Cena takiego sweterka to 35 zł. Tutaj dostępne są też jeansy z wysokim stanem za 70 zł. Są też w dużych rozmiarach, także tu spokojnie każdy znajdzie coś dla siebie. Zobaczcie w ogóle, jakie ciekawe torby. Te torby dostępne są za 80 zł, ale są bardzo pojemne. Do tego jest bardzo fajny taki materiał, który też jest delikatnie chyba wodoodporny, więc gdzieś Wam tam nie poprzemaka. Z firmy Beckin też nowością w Pepco są i hitem cenowym, widzę przy okazji, są też spodnie dresowe za 4 dyszki. One są naprawdę bardzo fajne jakościowo i bardzo wygodne. Tutaj też natomiast białe bluzki z takimi napisami. Te bluzki kupicie za 25 zł, natomiast tuż obok takie koszule, pokazywałam Wam je też w ostatnim przeglądzie, ta koszula ma bardzo ciekawe takie, zobaczcie, prążki, ona jest generalnie z długim rękawem, no i tu jeszcze taka tuniczka, sukienka, nie wiem w zasadzie co to jest, ale bardzo ładny kolor, takiego, taki pomarańcz ciemny, ona jest dostępna w cenie 35 zł. No Flintstonowie to wiadomo, pokazuję Wam już ich któryś raz, ale dużo osób pojawia się nowych na kanale, więc zawsze chcę Wam tutaj to, co jest aktualnie z nowości, pokazać. 25 zł i tutaj sweter z Flintstonów. On kosztuje 30 zł, jest w rozmiarach do XXL. W sumie z ubrań to chyba tyle. No tą torebeczkę pokażę Wam jeszcze raz, bo wczoraj w komentarzach pisałyście, że jest przepiękna. Kosztuje 45 zł i naprawdę ta chustka jest do niej taka urokliwa.
No te bluzy też Wam muszę pokazać, bluzki, bo to jest w ogóle świetna jakość, chyba najlepsza jakość, jeżeli chodzi o Pepco. Ma ta firma Beckin tutaj po prostu bije jakościowo, mi się wydaje, inne koszulki. No ale wiadomo, to są takie stricte sportowe za 25 zł. Woskowana spódnica za 4 dyszki, to jest hit, jeszcze na dole ma takie rozcięcie i ona jest za kolana. No i ten sweterek to już też Wam pokazywałam wczoraj, dostępny jest za 25 zł. Ok, pokażę Wam jeszcze teraz buty, bo tutaj w Pepco są, zobaczcie, takie nowe a la trampki. Te trampki są w połączeniu takiego granatu z białym, 35 zł, taka jakby imitacja skóry dookoła, więc też łatwiejsze do przecierania. A tutaj na przykład dostępne są jeszcze takie z kubusiem, puchatkiem i już Wam tutaj szukam ceny, momencik, 45 zł. Nowa bielizna się pojawiła z firmy Beckin. Zobaczcie, bardzo wygodne, sportowe, za 2 dyszki zielone bądź czarne. I na samym dole też zielone bądź czarne, dostępne są biustonosze za 25 zł. To już bardziej z męskiej kolekcji, tutaj dostępne są jeszcze takie spodnie dresowe i do tego też możecie sobie dobrać właśnie koszulkę. Spodnie kosztują 40 zł. I do tego jest właśnie ta koszulka, którą sobie gdzieś tam możecie dobrać. Cena tej koszulki to 25 zł. W ogóle to w Pepco są bardzo fajne ręczniki, te kupicie za 30 zł, mają bardzo fajny materiał, bardzo fajnie chłoną wodę. Ich wymiar to 70x140, dostępne są właśnie w różnych wariantach kolorystycznych. Właśnie ostatnio chciałyście przegląd takich też przydatnych do domu gadżetów, te są na przykład za 15 zł. Tutaj są w brązie, są, zobaczcie, w bieli i w ogóle jest duży wybór tych ręczników. No i też są całkiem spoko cenowe, tutaj na przykład szare, ale one są troszkę mniejsze, kosztują 10 zł. No i tutaj jest jeszcze taka zieleń, ale też taki maletki kuchenny jakby ręczniczek za 6 zł, czy tam gdzieś do rąk. Z łazienkowych chyba nic nie widzę, pokażę Wam jeszcze kilka takich szklanek fajnych. Tutaj są z podwójną szklanką, podwójnym szkłem za 15 zł. Na samej górze są, zobaczcie, takie zestawy, gdzie są 4 szklanki, kupicie je za 12 zł i mają też taki dziwny kształt. Natomiast tutaj znowu, zobaczcie, z takim podwójnym szkłem do herbatki na przykład, też za 15 zł. Dobra, to lecimy dalej, bo w sumie tutaj z tego nic nie było. Chcę Wam pokazać zaraz pościele, tylko muszę niestety tutaj znaleźć ten dział. Zobaczcie, jaka przepiękna firanka w kwiaty. No po prostu jest prześliczna, kosztuje 60 zł. Jej wymiar to 140x260. Zakładana jest, jak widzicie, na kółeczka. Tutaj 135x260. Zobaczcie, też jest prześliczna. 70 zł, ma takie wzorki. Nie wiem, czy tutaj dokładnie to widać będzie na zbliżeniu, jak ona wygląda. Tutaj jest jeszcze taki bieżnik, 140, nie, to obrót 140x240. I jeszcze pokażę Wam podkładki, bo tutaj jest taka ładna czarno-biała, tylko do niej nie widzę ceny. Ceny do niej niestety nie ma, na tych to odłożymy w takim razie, to przynajmniej wiecie, że taka fajna jest. Jeszcze jakie podkładeczki, to tutaj te są bardzo fajne, ale to wyciągnę Wam te brązowe, bo te czarne są tutaj tak pospinane, że ciężko je gdzieś tutaj wydobyć, ale brązowa będzie na pewno w tej samej cenie.
kosztuje 10 zł. Z nowości w Pepco pojawiły się też takie moździerze, zobaczcie, dostępne w cenie 20 zł, bardzo takim fajnym kolorze, bo ten biały akurat z brązem jest całkiem ciekawym połączeniem. Tutaj na przykład wyposażenia do szuflad, na tym nie ma ceny, zaraz Wam pokażę, bo tam gdzieś indziej jest odłożonych ich więcej, więc pokażę Wam zaraz cenę. O, tutaj właśnie są i już Wam pokazuję cenę. Bardzo porządnie wykonane, 60 zł i naprawdę myślę, że w szufladzie kuchennej będą się przepięknie prezentowały. Zestawy takich małych miseczek, które kupicie za 8 zł, tutaj jest trójpak. Bardzo fajne dzbanki, które muszę Wam polecić. Ostatnio właśnie kupiłam i znajomi, którzy do nas przyszli, 25 zł, zaraz mnie pytali, skąd ja wzięłam tak pojemny dzbanek. Powiem Wam więcej, dzieci biegając ten dzbanuszek zrzuciły z komody na podłogę i nic kompletnie mu się nie stało. Tutaj są dostępne jeszcze takie kubeczki, które kupicie za 25 zł w kolorze niebieskim, pomarańczowym bądź fioletowym. Patelnie, mini patelnia, zobaczcie, za 9 zł, tutaj takie jakby małe rondelki za 12. No i tutaj jeszcze taka nieprzewierająca za 2 dyszki. Przepiękne butelki, to też Wam muszę od razu pokazać. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają w takim teksturze, takiej drewna, bądź już takiej, w takiej wakacyjnej bardziej. Zobaczcie, takie listeczki w połączeniu pomarańcz z niebieskim, ślicznie to wygląda. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki Wam, że wytrwaliście. Mam nadzieję, że Wam się przegląd podobał. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co z całego przeglądu ogólnie spodobało Wam się najbardziej. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki.